Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Małgorzata Pietranik, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Witam również bardzo gorąco mojego dzisiejszego gościa, pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan Stanisław Michalkiewicz jest prawnikiem, publicystą, nauczycielem akademickim, autorem wielu książek i publikacji. Panie redaktorze, od dzisiaj, czyli od soboty do końca listopada, do 29 listopada, polski rząd ogłosił znowu obostrzenia, większe restrykcje, pozamykane kina, teatry, zdalne nauczanie już teraz dla wszystkich dzieci, ograniczenia w handlu, w galeriach handlowych, słowem ponowna ruina gospodarki. Mam wrażenie, że dojdzie do tego, że znowu zostaną odwołane święta Bożego Narodzenia, tak jak było to podczas świąt wielkanocnych. Święta wielkanocne to jest jedna sprawa, ale we wszystkich świętych rząd zakazał, zamknął, pozamykał cmentarze. Jest w tym pewna logika, bo śmiertelność na cmentarzach sięga 100%. Więc rzeczywiście to są miejsca niebezpieczne, ale w przypadku Bożego Narodzenia to takiego uzasadnienia nie ma, więc musiało być jakieś inne. Myślę, wie Pani, że rząd jest troszeczkę przestraszony tym, czego narobił, bo już w lecie okazało się, że deficyt budżetowy na przyszły rok, bo tu o tym o te sprawy Pani zahaczyła. Deficyt budżetowy na przyszły rok, czyli na 21, ma przekroczyć 100 miliardów złotych. A jeszcze się na to nakłada pewna groźba, którą w ostatnich dniach przedstawiła Komisja Europejska, że jeżeli Polska się nie opamięta, to znaczy nie uchyli ustawy przewidującej dyscyplinarną odpowiedzialność sędziów, no to może zostać bez grosza. To by rzeczywiście był problem nie tylko dla rządu, ale w ogóle dla Polaków, dla Polski, dlatego że to deficyt budżetowy by od razu podskoczył przynajmniej o 50 miliardów złotych. No i to już by był poważny problem. Ja nie wiem, dlaczego rząd wprowadza tak daleko idące restrykcje, bo te statystyki, one rzeczywiście mogą brzmieć niepokojąco, ale w przypadku tego, to mówią wszyscy lekarze, profesorowie, wirusolodzy, że w przypadku tego wirusa śmiertelność sięga tam od pół do 1,5%, więc to nie jest jakaś śmiertelna taka choroba, która by dziesiątkowała populację Europy czy populację świata. Natomiast restrykcje mogą doprowadzić do ruiny gospodarki różnych krajów. No i to już perspektywę tej ruiny widać. W Polsce są protesty. Protestowali restauratorzy, właściciele takich gastronomii małej, no i rolnicy to protestują, ale to z innego powodu, ustawy o ochronie zwierząt, która też właściwie nie bardzo wiadomo, co się naczelnikowi państwa stało, że ją tak forsował, bo to może mieć również konsekwencje polityczne, właściwie już ma w jego własnym obozie. Mianowicie pan Ardanowski, były minister rolnictwa, były, bo już przestał być ministrem rolnictwa, jak się opowiedział przeciwko ustawie o ochronie zwierząt, no to teraz się odgraża, że wyprowadzi część swoich kolegów z klubu Zjednoczonej Prawicy i utworzą koło poselskie. Koło poselskie to 3 posłów wystarczy, on tam zdaje się potrafi namówić więcej posłów, a to by oznaczało, że rząd utraci większość parlamentarną. Dlatego, że w tej chwili
razem z panem Ardanowskim i jego kolegami, to Zjednoczona Prawica ma 235 mandatów. To są tylko cztery mandaty ponad większość bezwzględną. W związku z tym, jeżeli powiedzmy pięciu czy sześciu posłów odejdzie, no to rząd traci większość. No i tu się zaczynają dopiero problemy natury politycznej. No właśnie, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie przesłanki eugenicznej, ale do tej pory ten wyrok nie został opublikowany. Pan prezydent Andrzej Duda próbuje iść na kompromis ze środowiskami strajkujących kobiet. Obrona życia poczętego to przecież nie tylko temat polityczny, którego tak bardzo boją się politycy, ale także temat natury moralnej i etyki narodowej. Przecież to walka o człowieka. Proszę pani, no Trybunał wydał to orzeczenie, dlatego że parlamentarzyści właśnie z Klubu Zjednoczonej Prawicy się do niego w tej sprawie zwrócili. Zamiast decydować o różnych sprawach samemu, bo to bali się takiej decyzji podjąć, i zepchnęli to na Trybunał. Trybunał nie mógł innego orzeczenia wydać, dlatego że cały czas obowiązuje artykuł 38 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska każdemu człowiekowi gwarantuje prawną ochronę życia. Każdemu człowiekowi, a więc niezależnie od fazy życiowej, w jakiej się aktualnie znajduje, niezależnie od tego, czy jest zdrowy, czy chory, czy jest sprawny, czy niesprawny, Rzeczpospolita Polska zapewnia mu prawną ochronę życia. No więc Trybunał nie miał innego wyjścia, jak tylko orzec, że aborcja eugeniczna, bo przypomnę, jaka to była sytuacja nie tyle prawna, co faktyczna, że znaczną część dzieci poćwiartowanych w ramach aborcji eugenicznej stanowiły dzieci cierpiące na zespół Downa, które są zdolne do życia, nawet do funkcjonowania w społeczeństwie. Sam znam kilka takich osób. No i one zostały po prostu zamordowane. I w tej sytuacji, jak powiadam, zresztą nie tylko ten skład Trybunału, bo ten skład Trybunału jest przez niektóre środowiska kwestionowany. Tam mówi się Trybunał, Gazeta Wyborcza mówi Trybunał Julii Przyłębskiej. No dobrze, ale jak to był Trybunał profesora Andrzeja Zolla czy profesora Andrzeja Rzeplińskiego, to on takie same stanowisko zajmował. Takie samo. Nie mógł innego stanowiska zająć, dlatego że artykuł 38 Konstytucji jest tutaj wyjątkowo jasny. I nie wiem, dlaczego akurat w tym momencie ta sprawa została tutaj podjęta i Trybunał został zmuszony do wydania orzeczenia, bo tak to wyglądało. Pan prezydent zachował się tak, jakby chciał i pieniądze zarobić, i wianuszka nie stracić, ale wydaje mi się, że nic mu to nie pomogło, dlatego że przywódczynie tych strajkujących kobiet, przywódczynie strajku kobiet i tam członkinie i członkowie tej komisji konsultacyjnej, bo ta rewolucja już się zinstytucjonalizowała, odrzucili z pogardą tę ofertę pana prezydenta. No dobrze, że mu nie odpowiedzieli jednym słowem, którego tam te kobiety z upodobaniem używają. No a pan prezydent spotkał się też z krytyką ze strony jego ekscelencji arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Czyli, że tak powiem, ani z jednej, ani z drugiej strony nic mu to nie dało, więc teraz podobno zamierza się z tego wycofać, z tej inicjatywy ustawodawczej. Myślę, że ta inicjatywa w wykonaniu prezydenta nie była dobra, to może dobrze, że się wycofa, no ale mleko się rozlało i sprawa zatacza coraz szersze kręgi. Między innymi zastępczyni przewodniczącego Bundestagu,
no, przyjęła taką groźną postawę, zajęła wobec Polski, powiedziała, że to jest wojna. No muszę powiedzieć, że Adolf Hitler to trochę lepsze preteksty wymyślał niż ona, no ale to trudno, czasy takie są, jakie są. No ale te postulaty, które wystawiły panie, które zorganizowały ten strajk, to są już takie postulaty typowo polityczne. Oczywiście, oczywiście. Tam aborcja na żądanie oczywiście jest, ale zeszła na dalszy plan. Podobnie jak wycofanie nauki religii ze szkół. Chodzi oczywiście o wycofanie religii katolickiej. Rada Koordynacyjna nie mówi, jaka religia zastąpi w szkołach religię katolicką. Być może, że jakaś taka, no pewien trop tutaj jest, bo w tej Radzie Konsultacyjnej jest pani Barbara Labuda. Pani Barbara Labuda w swoim czasie była związana z taką sektą, która się nazywała Antrowis. Tam członkowie tej sekty twierdzili, że latają na inne planety. Tam nie wiem, czy na miotle, czy jakoś inaczej tam latają. No i pani Labuda po tych przygodach z kosmitami to wreszcie zasiadła w Radzie Konsultacyjnej. Więc być może ta religia tam wejdzie w miejsce religii katolickiej. Natomiast na pierwszy plan wysunęła się zmiana rządu. Wysunęło się takie ultimatum, że do końca roku rząd ma się podać do dymisji. No i też Rada Konsultacyjna nie zdradziła nam, jaki rząd ma zastąpić ten istniejący. Być może, że jeszcze panie z Rady Konsultacyjnej, bo tam są panie rodzaju żeńskiego, ale są też panie rodzaju męskiego, jak na przykład pan Michał Boni, dawny tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, no to jeszcze może nie wiedzą sami, jaki rząd mają tutaj promować. Myślę, że pierwszorzędni fachowcy, którzy tą całą rewolucją w Polsce kręcą, no teraz na razie ich nie informują o tym, bo po co, ale w swoim czasie zostanie nam to, w odpowiednim czasie zostanie nam to objawione. Widać wyraźnie, że tutaj, wie pani, jest kilka płaszczyzn tego zjawiska, tego całego strajku. Jest płaszczyzna międzynarodowa, jest płaszczyzna polityczna, jest płaszczyzna ideologiczna i wreszcie jest płaszczyzna prawna. Ale to no, wymagałoby to obszerniejszego omówienia każdej z nich. W związku z tym ja tylko je sygnalizuję, natomiast nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły. Dużo ciekawych rzeczy dzieje się w Polsce, ale również bardzo dużo dzieje się tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych. Dopiero co mieliśmy wybory prezydenckie, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte. Są to, wydaje mi się, że historyczne wybory pod chyba każdym względem i chyba dla każdego człowieka na świecie. Coraz większa przewaga Joe Bidena, jest już prawie pewny swojej wygranej. Coraz bardziej widoczne oszustwa, które były podczas wyborów. Stacje liberalne przerywają wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa w momencie, kiedy oskarża demokratów o kradzież wyborów. Jak pan skomentuje te amerykańskie wybory? Proszę pani, to jest kryzys demokracji politycznej, zarówno u nas, jak i w Stanach Zjednoczonych. I jakby powiedzieć, tło jest podobne. Tło jest podobne, bo i tu, i tam mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. I u nas, i w Stanach Zjednoczonych ludzie nie chcą w to wierzyć. Ale nie chcą w to wierzyć dlatego, że ta rewolucja komunistyczna obecnie jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy kiedyś za pierwszej komuny poznali. Myśmy poznali strategię bolszewicką, która się składała z takich trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Ale od 1968 roku promotorzy rewolucji komunistycznej zmienili strategię
I to teraz jest ta rewolucja prowadzona według strategii, w skrócie mogącej być nazwaną strategią politycznej poprawności. W tej strategii na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. Stosunki własnościowe, no tam się zmieniają trochę, ale nie aż tak gwałtownie. Natomiast na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. Przypomnę, że w 1968 roku zostało rzucone hasło długiego marszu przez instytucje. I od tamtej pory, gdzieś tak do początku lat 90., te instytucje zostały opanowane przez zwolenników tej ideologii. W Stanach Zjednoczonych wyrazicielem tego sukcesu opanowania instytucji był prezydent Clinton. A w Niemczech taki Joschka Fischer, dynamitar z 1968 roku. No i a u nas, no to pan redaktor Michnik, wiadomo. Proszę państwa, i to jest, najpierw zostały opanowane uniwersytety. I przez kilkadziesiąt lat uniwersytety przygotowywały kadrę nauczycielską. I w ten sposób promotorzy rewolucji komunistycznej zyskali wpływ na młodzież. Jak mówię, to są i takie procesy zachodzą i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i u nas też. Są pewne różnice, przy tych podobieństwach są pewne różnice, bo obecnie rewolucja komunistyczna odbywa się z udziałem proletariatu zastępczego. W Stanach Zjednoczonych to są murzyni i tam rozmaici pożyteczni idioci, a u nas argusowe oko pierwszorzędnych fachowców padło na kobiety, dlatego że kobiety bardzo łatwo jest rozhuśtać emocjonalnie. Podobnie zresztą jak murzynów, tak przynajmniej twierdzą ci, którzy ich trochę lepiej znają niż ja, że to oni są też bardzo podatni na rozhuśtywanie emocjonalne. No i mamy do czynienia z próbą, że tak powiem, przejęcia władzy przez przedstawicieli tej ideologii. I ta wojna polityczna, która co najmniej od 2015 roku, bo ona się nie zaczęła wczoraj, ona trwa już od 2015 roku, być może nawet wcześniej. Ja miałem okazję się przekonać o tym osobiście, kiedy w grudniu 2016 roku, a więc w roku wyborczym, byłem w Nowym Jorku. I mimo że już było po wyborach, mimo że Donald Trump został wybrany, był prezydentem elektem, ale demonstracje przeciwko niemu przewalały się jedna za drugą przez Nowy Jork. I nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje. $18,5 za godzinę. I tutaj teraz został coraz taki znacznie większy napór stworzony. I w rezultacie wszystko tam dla zwycięstwa rewolucji, to wszystko się robi. Można na ludzi mordować, a cóż dopiero fałszować wybory. No i to właśnie ilustruje kryzys demokracji zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Czym się to zakończy, tego nie wiem. W Polsce odezwało się grono generałów w stanie spoczynku, które wystąpiło z takim apelem, żeby się wszyscy opamiętali, bo jak się nie opamiętają, to może się krew polać. No to jest takie ostrzeżenie poważne, chociaż nie do końca, bo wszystko zależy od tego, z czego ta krew miałaby się polać. Jeżeli tylko z nosa, no to nic strasznego, bo czasami jak ktoś dostanie w nos i krew mu poleci, to znakomicie to przywraca poczucie rzeczywistości. Natomiast jak już krew by się polała z rozdartego kulą serca, no to już sprawa wygląda poważnie. Więc nie wiem, co generałowie mieli na myśli, bo oni mi się nie zwierzają, ale w każdym razie takie ostrzeżenie się pojawiło. W Stanach Zjednoczonych być może jest inaczej. W Polsce nie można nie zwrócić uwagi w kontekście tego ostrzeżenia, że cały czas obowiązuje ustawa 1066, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw
w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Więc wystarczy wywołać takie rozruchy, wystarczy, żeby one się wymknęły spod kontroli, albo przynajmniej sprawiały takie wrażenie, że się wymykają spod kontroli. No i mamy, jak to się mówi, Houston, mamy problem. No właśnie, te wszystkie rozruchy nawet tutaj już teraz się rozpoczęły w dużych miastach, w Nowym Jorku, wiem, że w Chicago tak samo. Naprawdę w wyniku jeszcze nie mamy, kto zwyciężył w tych wyborach, ale już są manifestacje, że prezydent Trump powinien odejść i powinien zostać Joe Biden nowym prezydentem. Także te manifestacje już się rozpoczęły, chociaż wyniku nie ma. Wiem też, że wydaje mi się, że ten marsz przez instytucje, o którym pan mówił, już się tutaj przynajmniej u nas przetoczył. Bo przed wyborami młodzież, licealna młodzież była zmuszana do robienia testów, na kogo będą głosować, jakie mają preferencje wyborcze. I w momencie, kiedy uczniowie, których preferencje skłaniały się bliżej wyboru prezydenta Trumpa, byli namawiani do tego, że powinni zacząć oglądać więcej informacji, więcej wiadomości, takich odpowiednich, żeby zmienić ich decyzje, ukształtować ich poglądy na nowo. Proszę pani, no ja specjalnie się nie dziwię temu, że środowiska lewicowe popierają, czy nawet forsują kandydaturę Joe Bidena. On ma też swoje poglądy, które są bliskie tamtym środowiskom, ale nie to jest może najważniejsze. Najważniejsze może być to, że te środowiska liczą, iż on nie dotrwa do końca kadencji, a wiceprezydentem przy nim ma być taka pani Kamala Harris, która no, ostatnio nawet amerykańskie media mówią, że ostatnio ostro skręciła w lewo. No, mówiąc krótko, komunistka. I w ten sposób, w ten prosty sposób komunistka może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jej tam już nikt nie będzie wybierał, tylko ona po prostu przejmie władzę po Joe Bidenie, jak się okaże, że on na przykład już nie jest w stanie sprawować urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedyna nadzieja, wie pani, to jest w tym, ja wprawdzie nie znam tak dobrze stosunków amerykańskich, no ale wydaje mi się, że podczas kampanii wyborczej to kandydaci mogą opowiadać rozmaite duby smalone i tak dalej, ale jak już taki kandydat zostanie wybrany, to przychodzą do niego różni tacy dygnitarze, tam oficerowie z Pentagonu, tam z tajnych służb i mówią, panie prezydencie, my tu prowadzimy takie długofalowe projekty, takie i takie tutaj mamy, w związku z tym musimy tu odpowiednie warunki temu zapewnić i takiemu kandydatowi, wybranemu prezydentowi elektowi zmienia się zupełnie optyka. Bo czasami można stwierdzić, że można to ocenić, że on tam tak trochę koloryzuje. Natomiast co do tego liczenia głosów, no dzisiaj właśnie dostałem wiadomość od mojego honorable correspondent z Waszyngtonu, który mi powiedział, że w Pensylwanii sędzia Sądu Najwyższego nakazał ponownie przeliczyć głosy, ale osobno te, które zostały dostarczone przed godziną 20, a osobno te, które zostały dostarczone po godzinie 20. Nie wiem, w jaki sposób ci, którzy te głosy będą liczyli, zorientują się, które zostały dostarczone przed godziną 20, a które po. Być może, że jest jakiś sposób, którego ja nie znam, ale to tylko pokazuje, że instytucje demokratyczne właściwie już przestają funkcjonować. No i nie wiem, czy to się stanie, ale ten prezydent Trump się odgrażał, że on może nie uznać wyniku tych wyborów. No i co wtedy? Nie było jeszcze takiego przypadku w historii Stanów Zjednoczonych, no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Więc to jest kryzys demokracji politycznej, występuje chyba wszędzie, a w każdym razie tam, gdzie demokracja rzeczywiście była, no to wygląda na to, że mamy do czynienia z takim zmierzchem.
Podobna sytuacja zresztą występowała w starożytnym Rzymie. Kiedy już Republika zaczęła chylić się ku upadkowi, to najpierw pojawiły się dyktatury wojskowe Mariusza i Sulli, potem triumvirat Pompejusza, Crassusa i Cezara. Wreszcie Cezar wyeliminował tych dwóch pozostałych triumvirów i zanim został zamordowany, to rządził już samodzielnie, a po nim władzę uzyskał jego spadkobierca Oktawian, który potem został nazwany Augustem, przyjął tytuł Augusta i zapoczątkował zupełnie nowy ustrój, mianowicie pryncypat, polegający na tym, że właśnie cesarz był pierwszym senatorem i on tylko miał prawo dowodzenia armią. Instytucje republikańskie istniały, ale zostały całkowicie obezwładnione. Aż wreszcie w roku 284 cesarz Dioklecjan skasował te instytucje, fasadowe instytucje republikańskie i wprowadził monarchię absolutną, i rozpoczął w ten sposób okres dominatu. Także wszystko już było. Wszystko już było. Demokracja polityczna, która dobrze funkcjonowała w Rzymie, dopóki Rzym był miastem tam z przyległościami, już przestała funkcjonować, kiedy Rzym stał się imperium na miarę ówczesnego świata. Stany Zjednoczone też są imperium na miarę obecnego świata. W związku z tym no, te analogie ze starożytnym Rzymem i z kryzysem demokracji politycznej aż rzucają się w oczy. No tak mi się wydaje, że to właśnie w tym celu wszystko zmierza. Ja chciałam jeszcze zapytać pana, bo znamy poglądy prezydenta Donalda Trumpa, wiemy jakie poglądy ma też Joe Biden. Jakie skutki będą dla Polski, dla całego świata w momencie, kiedy okaże się, że te wybory jednak wygrał Joe Biden? Proszę pani, Joe Biden no, wyraził się o Polakach amerykańskich w sposób taki niegrzeczny, bym powiedział, więc to znaczy, że on specjalnie naszego narodu nie szanuje. Ale to nie było jeszcze, nie budziłoby takich obaw. Bo obawy budzi jego zapowiedź, że on się włączy w walkę o praworządność w Polsce. Nie dość, że Niemcy walczą o praworządność w Polsce, to jeszcze jak Stany Zjednoczone się przyłączą, to niech ma nas Bóg w swojej opiece. A jeszcze ze względu na środowiska te bardzo ultralewicowe, lewa strona Partii Demokratycznej, które Bidena popierają, jeśli by one też zyskały na znaczeniu, a to jest przecież możliwe, no to wtedy mogłoby się okazać, że wpadliśmy spod sowieckiego deszczu pod amerykańską rynnę. Więc już większego chichotu historii trudno sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, no to on, tam już trochę więcej o nim wiemy niż w roku 2016, bo właściwie niewieleśmy o nim wiedzieli. On też nie jest tutaj, że tak powiem, z punktu widzenia polskiego bohaterem, bo no jednak podpisał ustawę 447. Takich rzeczy nie robi się wobec państwa sojuszniczego. Takie rzeczy to można robić ewentualnie w stosunku do państwa wrogiego, ale nie sojuszniczego. A on to zrobił. Może dlatego, że ze strony władz polskich nie było dostatecznie jasnego stanowiska w tej sprawie. Więc on się nie chciał narażać bardzo wpływowemu przecież w Stanach Zjednoczonych lobby żydowskiemu. Ale no, trzeba powiedzieć tak, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, to on jedno oświadczenie złożył, które może mieć znaczenie. Nie tylko dla Polski, ale dla państw środkowej Europy. Mianowicie, kiedy w lipcu 2017 roku był w Warszawie, to powiedział na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. O, to jest, jeśli ten projekt Trójmorza zostałby zrealizowany
i państwa Europy Środkowej zadbałyby przy tym o swoje interesy, to mogłoby się to okazać czymś większym niż tylko kupowaniem amerykańskiego gazu. Bo jak na razie to Stany Zjednoczone, i to myślę, że wszystko jedno, czy to będzie prezydent Trump, czy prezydent Biden, jeśli zostanie wybrany, to Stany Zjednoczone mają w stosunku do Polski trzy interesy. Po pierwsze, żeby Polska udostępniała Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki, którą Stany Zjednoczone prowadzą i będą prowadziły. Drugi interes taki, żeby Polska utrzymywała kontyngent amerykańskiego wojska, być może w całości wycofany z Niemiec, i żeby kupowała amerykańską broń. I po trzecie, żeby Polska kupowała amerykański gaz. Polska to wszystko robi. Polska to wszystko posłusznie robi, no i została wynagrodzona podpisaniem ustawy 447, więc no, ja osobiście wolałbym, żeby Joe Biden nie wygrał tych wyborów, dlatego że zapowiedź podjęcia walki o praworządność w Polsce przez Stany Zjednoczone bardzo mnie niepokoi. Wolałbym, żeby Stany Zjednoczone nie przyłączały się do Niemiec, które przecież walczą o praworządność w Polsce od 2017 roku. No, ale to ja nie mam żadnego wpływu na to, natomiast mogę powiedzieć tak, że w Polsce się też dwa stronnictwa ukształtowały. Rząd i telewizja rządowa jest murem, stoi za prezydentem Trumpem, a Gazeta Wyborcza i tam z mikrocefalami, czyli Żydowska Gazeta dla Polaków, już nie może wytrzymać, żeby nie ogłosić zwycięstwa Joe Bidena. Także tak to wygląda u nas. No właśnie, nie wiadomo, jak to jeszcze długo potrwa. Zapowiada się, że być może jeszcze kilka tygodni. Bardzo serdecznie dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie i spotkać się z nami. Moim i państwa gościem był dziś pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję za zaproszenie, za możliwość przemawiania do publiczności w Chicago. No i do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja się już z państwem żegnam. Zapraszam do oglądania i subskrybowania naszej telewizji. Z Panem Bogiem.